Cześć, ja nazywam się Sandra i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Study English Online, tym razem kolejna porcja często popełnianych przez Was błędów. Zapraszam! Błąd numer jeden w tej serii. You have right. Masz rację. Typowa kalka z polskiego. Po angielsku mówimy you are right. He is right. Używamy czasownika to be. Tak jak kiedy podajemy wiek, nie mówimy you have 20 years old, tylko you are 20 years old. You are right. Kolejny błąd wiąże się z wymową. Jest to słówko wczoraj. Yesterday. Taka jest jego poprawna wymowa. Yesterday też taka forma jest dopuszczalna. Natomiast co słyszę często, to yesterday. Tam jakoś dziwnie robi Wam się to u. Yesterday, yesterday. Zobaczcie, moje usta nie układają się, jak to mówię, w u. Yesterday, yesterday. Nie ma tam u. Kolejny błąd, jaki często popełniacie, to wciskanie wszędzie końcówki ing. Na przykład, I living in Poland, I doing my homework. Pamiętajcie o tym, że kiedy mówicie o takich rzeczach, jak akurat te dwa przykłady, to w tym przypadku należy użyć present simple, bo mówimy o czymś, co jest jakieś regularne i niezmienne. Niemniej jednak, pamiętajcie, że nie występuje po prostu czasownik z końcówką ing. Nie możemy powiedzieć I living. Jeżeli już, to I am living, albo I am doing. Nie może być samo I doing, he doing i tak dalej. To jest kolejny często popełniany przez Was błąd, także zwróćcie uwagę na to, czy właśnie Wy go też czasem nie popełniacie. Kolejny błąd, it's mean. Kiedy chcecie powiedzieć, to znaczy. Zamiast it means, zrobi Wam się z tego it's mean. Tutaj mamy typowy simple present. It means, końcówka s, bo mamy it, trzecia osoba liczby pojedynczej, dodajemy wtedy końcówkę do czasownika, to znaczy. To wyrażamy w present simple, no bo to zawsze coś znaczy. To nie jest tak, że w tej chwili dane słowo na przykład znaczy jedną rzecz, a za chwilę inną. It means w present simple, na pewno nie it's mean. Kolejny błąd to używanie czasownika z końcówką ing przy czasownikach modalnych takich jak can, must, may. Mówicie często I can working, I must working, I must work, I can work. Przy tych czasownikach modalnych używamy zawsze formy bez końcówki ing, bez żadnej innej końcówki. Tak naprawdę mówimy I can work, I can do, I must do something i tak dalej. Kolejny błąd, mówicie I won't go. Chcę gdzieś iść, I won't go to the cinema. I want to go to the cinema. Kiedy mówimy, że chcemy coś zrobić, I want to go, to to, jeżeli potem mamy czasownik, to to musi tam wystąpić. Tak samo jak I would like to go to the cinema. Ta sama zasada, jeżeli po tym would like lub want macie czasownik, chcecie coś zrobić, to zawsze będzie to. My choose. Na przykład, kiedy mówicie mój wybór, macie coś wybrać i mówicie mój wybór to, to mówicie my choose is. My choice. Choose to wybierać, choice to wybór. Niby dwa różne słowa, a bylibyście zdziwieni, jak często ten błąd słyszę. Kolejny błąd związany typowo z gramatyką. Często mówicie you was. You were. Czasownik be w czasie przeszłym odmieniają się w następujący sposób. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Więc przy you i w liczbie pojedynczej i w mnogiej będzie were, nie was. Mimo tego, że możemy to często usłyszeć w wymowie potocznej, mimo tego, że często możemy to usłyszeć na przykład w piosenkach, jest to mowa potoczna, nie mówimy you was. Go i come, te czasowniki często Wam się mylą, zapamiętajcie sobie, że go to iść, w sensie wychodzić, natomiast come to bardziej przychodzić. I ostatni błąd, jaki często Wam się zdarza, to back. I back home at 10 o'clock. Wracam do domu o 10. Back nie jest czasownikiem w takim sensie. Jeżeli chcecie powiedzieć wracam do domu, I come back home, albo idę do domu, I go back home, ale samo back nie występuje w tym znaczeniu w funkcji czasownika. Jeżeli chodzi o najczęściej popełniane błędy, to z tej serii to tyle. Napiszcie mi w komentarzach, co Was zdziwiło, jakie błędy Wy popełniacie. Dajcie też Wasze propozycje do kolejnego odcinka, a tymczasem widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.